Krótkie podsumowanie meczu piątej kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji z udziałem Lecha Poznań jest tematem naszego kolejnego odcinka. Mistrzowie Polski do czwartkowego meczu z Austrią Wiedeń przystępowali, mając na uwadze możliwość zapewnienia sobie awansu do fazy pucharowej. Ekipa z Wiednia, która była gospodarzem spotkania, była natomiast tak naprawdę zmuszona do walki o 3 punkty, jeśli chciała zachować jakiekolwiek szanse na awans i grę w Lidze Konferencji na wiosnę. Początek meczu z obu stron był jednak raczej niemrawy. Lech przystąpił do wyjazdowego spotkania dość bezpiecznym składem i tak naprawdę przez początkowe pół godziny nie tworzył wielkiego zagrożenia pod bramką gospodarzy. To Austria tworzyła pierwsze groźne sytuacje. Po kilkunastu minutach ładną interwencję nogą zaliczył Bednarek, a już chwilę później piłka po przedłużeniu wrzutki wylądowała na poprzeczce bramki Lecha i polska ekipa miała sporo szczęścia. Mistrzowie Polski przebudzili się po około 30 minutach, bowiem wcześniej atakowali zbyt małą liczbą graczy, a do tego brakowało dokładności. Ładne zgranie Isaka wykorzystał Szymczak, który mocnym uderzeniem postraszył golkipera gospodarzy. Kilka minut później na czystą pozycję wychodził Karlström, pomocnik został jednak sfaulowany, a z rzutu wolnego uderzał Kwekwe Skiri. Co ważne, Lech zaliczył bardzo dobre wejście w drugą połowę. Mistrzowie Polski podeszli wysoko, zbierali odbijane piłki i bardzo szybko się to opłaciło. Do piłki odbitej przez golkipera gospodarzy doskoczył Szymczak, który dograł do Mikaela Isaka, a kapitan Lecha otworzył wynik. Kolejne minuty to tak naprawdę kontrola gry przez polską ekipę, posiadającą odpowiedni wynik. Niestety, kiedy było zbyt spokojnie, dość spory błąd przydarzył się Pedro Rebocho. Defensor Lecha nie opanował piłki, do tego przewracając się, co poskutkowało bardzo kosztowną stratą. Do piłki doskoczył zawodnik gospodarzy wychodzący sam na sam z golkiperem Lecha i bez kłopotu wyrównał wynik. Niestety po straconym golu Lech utracił także kontrolę nad meczem, gdyż Austria tworzyła sobie kolejne ciekawe sytuacje. Znowu nie zabrakło kontrowersji, kiedy jeden z graczy gospodarzy zagrał piłkę ręką w polu karnym, natomiast wobec tego, że w Lidze Konferencji nie ma VAR-u, sytuacja nie mogła być sprawdzona. W doliczonym czasie gry świetną okazję zmarnował Amaral, kiedy Lech wychodził z szybkim atakiem. W tamtej sytuacji właściwie uderzać powinien już Artur Sobiech, który zamiast sam kończyć akcję odgrywał do portugalskiego pomocnika. Po chwili odpowiedzieli gospodarze, u których także zawiodła skuteczność i mecz zakończył się wynikiem remisowym. Lech niestety ponownie nie wykorzystał swojej szansy. Posiadał kontrolę nad meczem, a indywidualny błąd popsuł jego plan na to spotkanie. Być może zabrakło nieco mocniejszego postawienia na atak i wcześniejszych zmian po straconym golu. Remis w obliczu dość niespodziewanego wyniku w Hiszpanii, gdzie Hapoel urwał punkcik, jest niezbyt ciekawym wynikiem. Teraz Lech będzie zmuszony do wywalczenia punktu z Villarreal, co nawet na własnym boisku nie będzie łatwe.